Działania wolontariuszy w Raciborskim schronisku są w tej chwili zawieszone. Trwają konsultacje z organizacjami pozarządowymi w celu wypracowania dogodnego projektu porozumienia. W Raciborskim schronisku dla zwierząt bezdomnych obecnie nie działają wolontariusze. Powodem zawieszenia ich działalności w tej instytucji są zmiany przepisów prawnych. Władze miasta muszą przygotować nowe regulacje prawne, aby umożliwić przedstawicielom stowarzyszeń działania dla dobra zwierząt. Z początkiem roku weszły nowe regulacje prawne, które narzuciły dodatkowe obowiązki na tego, który realizuje takie zadanie. W naszym wypadku jest to przedsiębiorstwo komunalne i w związku z tymi nowymi regulacjami działalność osób prywatnych, wolontariuszy w ramach tych spraw, które były realizowane w schronisku, musi się zmienić pod względem prawnym, ale częściowo też i faktycznym. Zmiany w przepisach prawnych, które weszły w życie z początkiem tego roku, spowodowały konieczność przygotowania odpowiedniego porozumienia. Wynika to z tego, że jeśli przedsiębiorstwo komunalne świadczy jakąś tam czynność związaną z opieką nad zwierzęciem i ona jest usługą, za które wystawia fakturę, to przedsiębiorstwo komunalne do tego celu nie może wykorzystać wolontariusza. Stąd musi nastąpić zmiana regulacji. Po dostosowaniu regulacji działań wolontariuszy na terenie schroniska dla bezdomnych zwierząt zgodnie z przepisami prawa, ochotnicy z organizacji pozarządowych będą mogli wrócić do swoich działań dla dobra zwierząt. Wolontariusze na zasadzie porozumienia, ale z gminą, będą świadczyć różnego rodzaju usługi, ale dzięki temu będzie to niejako obok tego, co robi przedsiębiorstwo komunalne i będzie to w zgodzie z ustawą o wolontariacie, ale też i w zgodzie z tym, jakie wymagania ma spełnić schronisko, jakie usługi musi zapewnić przedsiębiorstwo komunalne. Dobro zwierząt bezdomnych oraz zapewnienie im odpowiednich warunków w schronisku jest bardzo ważne dla władz miasta. Należy pamiętać, że całość tej konstrukcji polega na tym, że na najwyższym poziomie jest dobro zwierząt, zapewnienie im godziwych warunków w schronisku i tu wszystko jest jakby skierowane na to, że ma to zapewnić przedsiębiorstwo komunalne, niezależnie od tego, czy się wolontariusze pojawią, czy nie. A dodatkowym elementem, za który jestem bardzo wdzięczny i doceniam, tak, to, że są ludzie, którzy potrafią się w tej sprawie poświęcić, jest to sprawa nie do przecenienia, jest nawiązanie współpracy z wolontariuszami, ale ona musi być uregulowana prawnie. Władze miasta 13 lutego spotkały się z wolontariuszami w sprawie projektu porozumienia między gminą a organizacjami pozarządowymi. Najważniejsze jest to, aby schronisko funkcjonowało dobrze, ale nie dla samego schroniska, tylko dla tych zwierząt, które, można powiedzieć, no niestety się tam znajdują. Na dzisiaj około 12 bezdomnych psów z terenu Raciborza znajduje się na terenie schroniska. Muszę też podkreślić to, że nasze schronisko jest doceniane przez okoliczne gminy, bo już 3 gminy zgłosiły się do tego, aby z nami współpracować i podpisać umowy też na nowych zasadach. Do dnia 17 marca wolontariusze otrzymają treść porozumienia regulującego zasady współpracy schroniska z przedstawicielami stowarzyszeń. Po akceptacji nowych zasad działania wolontariuszy w schronisku będzie możliwość rozpoczęcia faktycznej współpracy.